Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. ulubionego teatru w Warszawie, atomizacji Konfederacji czy federalizacji Unii Europejskiej. Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. O, tutaj sporo tych pytań trochę jest. Edward S. Mistrzu Stanisławie, dwa pytania. Pierwsze, który z warszawskich teatrów lubi Pan najbardziej i w którym Pan najczęściej bywa? Czy kolejna atomizacja Konfederacji... I drugie pytanie, ale to najpierw no to pierwsze odpowiem. No ja w ogóle rzadko bywam w teatrze. Więc trudno powiedzieć, żebym lubił jakiś szczególnie. Najbliżej mnie jest Teatr Ateneum na Jaracza. Ja nawet widzę go z okna, więc jeśli chodzę, to tam chodzę. Tam no, jest niezła obsada aktorska w tym teatrze. Natomiast, no i sztuki są takie jeszcze, jak cię mogę w miarę, bo gdzie indziej, no to już jest awangarda, także nawet nie chcę tam chodzić, żeby uniknąć irytacji. Drugie pytanie. Czy kolejna atomizacja Konfederacji nie jest dowodem na to, że to ugrupowanie jest albo niepoważne, albo taka jest jego rola? Wytwarzanie politycznego fermentu i nic ponadto zdrowia oraz miliona czytelników, widzów życzę. Dziękuję bardzo za życzenia. No ja myślę, że Konfederacja nie ma takiego zadania wytwarzania politycznego fermentu, bo gdyby ktoś jej takie zadanie wyznaczył, no to by tak się nie atomizowała łatwo, tylko by tam to zadanie realizowała. A z takiej politycznej fermentacji to różne rzeczy mogą wyniknąć. Albo znakomite wino, albo ocet siedmiu złodziei. Więc nie sądzę, żeby Konfederacja wykonywała takie zadanie. Natomiast no, martwi mnie to, co się w Konfederacji dzieje. Muszę powiedzieć, że mnie to martwi, dlatego że wiązałem z tym ugrupowaniem pewne nadzieje na normalizację, stopniową normalizację sytuacji w Polsce, na taki powrót do normalności, ale widzę, że no jak tak dalej pójdzie, to mogę już nie doczekać czegoś takiego. Andrea Doria. Szanowny panie Stanisławie, utożsamianie integracji europejskiej z budowaniem IV Rzeszy wydaje mi się mocno przesadzone. Przecież Niemcy też zapłaciłyby za to dużą częścią swojej suwerenności. Dlaczego tak wiele państw europejskich tej utraty suwerenności się nie boi? Czy naprawdę liliputinizm to jest lepsza alternatywa? Jeszcze jedno, Joe to nie tylko Józio, ale również Józek. To krótka, ale niekoniecznie dziecinna forma imienia. Pozdrawiam, życzę zdrowia, nieustającej pogody ducha. Dziękuję bardzo. No, ale to z tą pańską sugestią się nie zgadzam. Dlatego, że no po pierwsze dlatego, że to już nie jest jakaś hipoteza, ta budowa IV Rzeszy. Już pomijam traktat z Maastricht, gdzie tam traktat z Maastricht odstąpił od formuły konfederacji w kreowaniu wspólnot europejskich, konfederacji, czyli związku państw, na rzecz formuły federacji, czyli państwa związkowego. To już wtedy się zaczęło. No a dzisiaj mamy ogromny postęp na tej drodze, a w ogóle to ta intencja budowania państwa federalnego, a przecież nie w Niemczech, bo w Niemczech jest państwo federalne, Niemcy mają strukturę federalną, tylko Unii Europejskiej jako państwa europejskiego, państwa suwerennego, to jest wpisane do umowy koalicyjnej tworzącej trzech partii tworzących aktualny rząd niemiecki, więc to już nie jest teoria spiskowa. Czy Niemcy zapłaciłyby za to dużą częścią swojej suwerenności? Otóż nie zupełnie. Przypomnę, jak to było, kiedy Niemcy, kiedy poszczególne państwa członkowskie ratyfikowały traktat lizboński, który rzeczywiście spory kawał suwerenności amputuje. Jak się wtedy Niemcy zachowały? Otóż jeden z deputowanych w Bawarii niemieckich złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, że ten traktat jest sprzeczny z konstytucją Niemiec. Trybunał
uznał, że nie jest sprzeczny z konstytucją, ale uzależnił zgodę na ratyfikację przez prezydenta Republiki Federalnej Niemiec od przyjęcia takiej ustawy, według której każde prawo, żeby było obowiązujące na terenie Niemiec, musi być zaaprobowane przez połączone izby niemieckiego parlamentu, Bundestag i Bundesrat. I to taka ustawa została przyjęta i wtedy prezydent ratyfikował traktat lizboński. Jakie są konsekwencje przyjęcia tego zastrzeżenia? Takie, że na przykład Niemcy mogą forsować na terenie Unii Europejskiej jakieś rozwiązanie prawne, które wskutek tego zostanie przyjęte powszechnie we wszystkich państwach Unii Europejskiej, z wyjątkiem Niemiec, bo tam Bundestag i Bundesrat się nie zgodzi i tyle. No więc z tego wynika, konsekwencją tego zastrzeżenia jest to, że Niemcy zachowują znacznie więcej suwerenności niż inne państwa, że tak powiem, które o tym nie pomyślały. A poza tym, no, nie bardzo mi się wierzyć chce, że tak wiele państw europejskich tej utraty suwerenności się nie boi. A niech mi pan powie, które to państwa się tak nie boją. Francja, jaki program był podczas wyborów prezydenckich? I, no, że tu trzeba wystąpić albo w ogóle zdefiniować na nowo udział Francji w Unii Europejskiej. Widocznie się czegoś boją. Wielka Brytania to w ogóle wystąpiła z Unii. Więc to nie jest tak, że nikt się niczego nie boi i wszyscy pokornie przyjmują. No i nie wiem, co to jest liliputinizm, wie pan, jako alternatywa. Jakby pan był łaskaw, może w przyszłości to zdefiniować, bo to alternatywy trzeba porównywać istniejące z istniejącymi. Natomiast no, nie wiem, co to jest liliputinizm, więc trudno mi tu jakieś porównania przeprowadzać. Pan Adam Sosnowski. Panie Stanisławie, czy zapowiedź przez Niemcy i Holandię reaktywacji elektrowni węglowych to podwójny standard funkcjonowania Unii Europejskiej, czy też zwiastun upadku pakietu klimatycznego Fit for 55? Które wydarzenie historyczne określa, a to drugie pytanie, które wydarzenia historyczne określa pan jako zobaczyć bez majtek? No, myślę, że tu pańskie przypuszczenia są trafne. Jak tak dalej pójdzie, to oczywiście pakiet klimatyczny no, umrze śmiercią naturalną, bo jego absurdalność będzie tak oczywista dla każdego, że już tam nikt nie będzie nawet chciał z tym dyskutować. W związku z tym bardzo możliwe, że walkę o planetę będziemy musieli odłożyć, jeśli nie ad calendas Grecas, to przynajmniej ad acta. No, to bardzo zmartwi pannę Gretę Thunberg, ale no, ona teraz zresztą być może już tam się interesuje, co tam chłopcy mają w spodniach, niż losem planety. Które wydarzenia historyczne określa pan jako zobaczyć bez majtek? No, przypominam, że używałem tego określenia na sytuację Francji, która dwukrotnie w XX wieku była ratowana przez Stany Zjednoczone. No i to właśnie to, że Francja była no, na łasce niemieckiej dwukrotnie. No w pierwszej wojnie to może nie, ale mało brakowało, żeby była. Natomiast w drugiej no to była. W związku z tym no taka sytuacja to jest właśnie, ja to nazywam, że Stany, Ameryka dwukrotnie widziała Francję w sytuacji bez majtek. Czego Francja do dzisiaj nie może Ameryce wybaczyć. Pan Hugo Steinhaus. Szanowny panie redaktorze, zdarza się panu używać określenia rząd przekupuje obywateli ich własnymi pieniędzmi.
Moim zdaniem ustawia ono w domyśle obywatela jako jedynego pokrzywdzonego, a rząd jako winowajcę procederu. A przecież do tanga trzeba dwojga. Uważam, że bardziej adekwatne byłoby coś w rodzaju: rząd namawia obywateli do współudziału w okradaniu ich własnych dzieci. Obecnie używane określenie jest moim zdaniem nieco mylące i zbyt sugerowany jest łatwiejszy do zrozumienia dla mikrocefali. Przepraszam, jeszcze raz powtórzę, bo tu obecnie używane określenie jest moim zdaniem nieco mylące i zbyt sugerowany jest łatwiejszy do zrozumienia dla mikrocefali. Przy okazji, czy sprawa z panią Hermenegildą zakończyła się już wesołym oberkiem? Pozdrawiam i dziękuję za pracę wkładaną w regularne wydawanie cyklu i cykielu. No, być może, że to, bo to właściwie to, co pan tam sugeruje, że to jest współpraca z rządem w okradaniu własnych dzieci, to jest prawda. To jest prawda. Więc można by oczywiście tak uważać, chociaż nie wiem, czy dla mikrocefali nie byłoby już zbyt skomplikowane, a pokrzywdzony obywatel jako jedyny pokrzywdzony, a rząd jako winowajcę procederu. No, na czym innym polega wina rządu, a na czym innym wina obywatela, bo obywatel jest winny tutaj tyle, znaczy w tym sensie, że jest głupi, do tego stopnia mało spostrzegawczy, że nie zauważa tego, że jest przekupywany własnymi pieniędzmi. No, zgodnie z przysłowem, czegoś biedny, boś głupi. No to właśnie tak. Jeśli chodzi o Hermenegildę, no to jeszcze się nie zakończyła wesołym oberkiem, zresztą tam dwie sprawy z nią tu mam, tyle zgryzoty, zatruła mi ostatnie lata życia. No ale trudno, trzeba przejść tę Via Dolorosa jakoś w miarę, że tak powiem, z pogodnym usposobieniem. Pan Adam Banach. Czy zna pan doktora Sławomira Dudka, który przez 23 lata pracował w Ministerstwie Finansów jako doradca do spraw polityki makroekonomicznej? Pracował z wszystkimi poprzednimi rządami, a z obecną partią nie wytrzymał i w 2019 roku odszedł, ponieważ, jak mówił, jego ostrzeżenia i rady były jawnie lekceważone i pomijane. Wspominał, że rząd świadomie wyzbył się wszystkich możliwych bezpieczników ekonomicznych, a od tamtego czasu budżety to zwykła wydmuszka i fikcja. Pytanie, jak to możliwe, że wydawać by się mogło cywilizowanym kraju, można jawnie i z premedytacją niszczyć państwo, doprowadzając je do bezprecedensowej i nieuniknionej katastrofy i nie ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji. Przecież w obszarze państwowym pracuje ogromna ilość ludzi. Czy to możliwe, że dosłownie wszystkie służby i piony kontroli są ze sobą ugadane albo są na tyle bezsilni, że nikt z tym wariactwem nic nie może zrobić? Moim zdaniem ta druga, znaczy ta pierwsza możliwość, że są ugadane, jest bardziej prawdopodobna niż bezsilność, dlatego że gdyby była polityczna wola, to instrumenty prawne są takie, że można by było doprowadzić do zmian. Nie ma politycznej woli. Dlaczego? Dlatego, że między partią, która aktualnie rządzi, albo która rządziła poprzednio, a opozycją jest pewna niepisana taka umowa ponad podziałami. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Dzięki temu oczywiście, no wcale się nie dziwię panu doktorowi Dudkowi, ja go nie znam. Wcale mu się nie dziwię, że po 23 latach ignorowania jego ostrzeżeń i przestróg zrezygnował z tego. Natomiast jak to możliwe, pan pyta, rzeczywiście budżety to jest wydmuszka i fikcja, choćby z tego powodu, że jest tyle funduszy pozabudżetowych, że to właściwie sam budżet to jest tylko fragment
że tak powiem, finansów państwowych i to niekoniecznie najbardziej reprezentatywne. To po drugie, po pierwsze. Po drugie, jak to możliwe? No właśnie tak jest to możliwe, że gangi polityczne się między sobą dogadują, że będą pasożytowały na państwie, nawet za cenę doprowadzenia go do ruiny. Ja wielokrotnie mówiłem, że jest bardzo dużo analogii między państwem współczesnym, dzisiejszą Polską, a Rzeczpospolitą Polską w wieku XVIII. Tam też elity polityczne, jeśli tak to można nazwać, koncentrowały się na pasożytowaniu na państwie. No, wskutek tego oczywiście upadło i zniknęło z mapy Europy. Więc przypuszczam, że takie jest porozumienie ponad podziałami. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, w związku z tym no, robią co chcą. Pan Adam Warszawski. Panie Stanisławie, z całą sympatią, ale muszę zaprotestować wobec pana odpowiedzi na moje pytanie dotyczące wywiadu doktora Sykulskiego z ambasadorem Rosji. Przypisał mi pan, że rzekomo oczekiwałem sztorcowania owego dyplomaty w stylu resortowej stokrotki, czego ani przez moment nie sugerowałem. Natomiast zadanie pytania ciut trudniejszego niż co łączy Polskę z Rosją nie musi oznaczać sztorcowania i przecież pan to rozumie. Skoro więc taka rozmowa z przedstawicielem naszego geopolitycznego przeciwnika się odbyła, to czy nie sądzi pan, że jednak oczywistością powinno być danie możliwości wykazania się dyplomacie, chociażby na temat zarzutów o ludobójstwo w Buczy, albo grożenie Polsce atak, albo ogrożenie Polsce atakiem wyrażane przez ważnych polityków rosyjskich. Tymczasem pan uprościł to, mówiąc, że skoro ambasador rosyjski, to i narracja musi być rosyjska. Jasne, tylko czy nie wymagała ona chociaż lekkiej konfrontacji z inną narracją? No, wie pan, być może, ale ja myślę, że pan doktor Sykulski prowadził rozmowę z ambasadorem rosyjskim. No tak kulturalnie. Chodziło o to, żeby wyciągnąć z niego, co on myśli. Chodziło o to, żeby on przedstawił tę narrację rosyjską. Jaka jest narracja antyrosyjska, to my wiemy. To mamy, wystarczy otworzyć telewizor i posłuchać wiadomości z telewizji rządowej, czy tam faktów z telewizji nierządnej. No i to wiemy. Natomiast narracji rosyjskiej nie znamy. My docierają do nas tylko strzępy tego, i to takie wybiórcze, że na przykład politycy rosyjscy poważnie, jak pan pisze, grożą Polsce atakiem. No jasne, trudno, żeby się zachowywali obojętnie w sytuacji, kiedy Polska no, wykonuje bardzo wiele nieprzyjaznych kroków wobec Rosji. Nie mówię, że te kroki nie są uzasadnione. Ale skoro Polska wykonuje takie nieprzyjazne kroki, no to musi się liczyć z reakcją rosyjską i to nie jest w ogóle żadna osobliwość, że taka reakcja się pojawia. I dobrze by było, gdyby nasze społeczeństwo taką reakcję poznało z pierwszej ręki. A pytanie, co łączy Polskę z Rosją? No Polskę z Rosją łączy wiele rzeczy. Między innymi, no o ile można tak powiedzieć, wrogość. Wrogość to też łączy. Napastnika z napadniętym to bardzo dużo rzeczy łączy. Jeśli chodzi o Rosję i Polskę, to moim zdaniem łączy nas jedno. Rosja ma do Polski od 300 lat jeden i ten sam interes. Chce, żeby Polska się zgodziła na status bliskiej zagranicy, a Polska czasami się godzi, a czasami się nie godzi. No, za komuny się godziła, a teraz się nie godzi. No i to wywołuje rozmaite napięcia w stosunkach polsko-rosyjskich. Ja bym był ciekaw poznania rosyjskiego punktu widzenia i to nie w takim, że to ambasador by się kajał i samokrytykę składał, tylko żeby przedstawił, jak oni myślą. Jak oni myślą, jeżeli chodzi o ludobójstwo w Buczy. No, wie pan,
jakby tu powiedzieć, moim zdaniem sprawa nie jest oczywista. Najdelikatniej mówiąc, sprawa nie jest oczywista, jeśli chodzi o sprawstwo. Gdyby była oczywista, to niewątpliwie już by tą sprawę, już by została zaproszona Komisja Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, która by tę sprawę, jako niezaangażowana politycznie w ogóle, a dbająca o swój prestiż organizacja międzynarodowa, tę sprawę by już wyjaśniła. Natomiast dopóki to nie jest wyjaśnione w ten właśnie sposób, skoro możliwe było zaproszenie Komisji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do Katynia, to dlaczego nie byłoby możliwe zaproszenie do Buczy? Ale jakoś nikt tego nie robi. No w tej chwili tam ta Bucza jest, że tak powiem, pod władzą ukraińską, więc to dobrze by było, żeby Ukraina zaprosiła Komisję Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do tej Buczy, ale właśnie jakoś nie chce zaprosić, tylko tam, no więc tak to jest. Ja uważam, że pozwolenie ambasadorowi rosyjskiemu powiedzenia tego, co on naprawdę myśli albo uważa, że powinien powiedzieć, co on naprawdę myśli, no też ma pewną wartość poznawczą i myślę, że pan doktor Sekulski tutaj jakichś strasznych, że tak powiem, uchybień wobec profesjonalizmu dziennikarskiego nie popełnił. I tym spostrzeżeniem kończę. No ja wiem, że pana nie udolektowała ta moja odpowiedź i pierwsza i ta druga, ale no, podaję swoje racje, dla których tak właśnie uważam. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu. Proszę państwa, Paryż przed świętami jest już iluminowany świątecznie, udekorowany. Ale tym razem musimy powiedzieć, że nie są to dekoracje we francuskim guście, do jakiego byliśmy kiedyś przyzwyczajeni. Wszystko się zmienia niestety na gorsze i dekoracje paryskie też. Pola Elizejskie, nie wiadomo właściwie, co ta dekoracja ma wyrażać, czy radość z Bożego Narodzenia, czy też triumf socjalistów. Dlatego, że pola elizejskie są udekorowane na biało-czerwono. U góry jest na biało, to znaczy srebrzyście, ale dołem jest taki infernalny czerwony kolor, niczym na 1 maja w Warszawie i to w dodatku za czasów Józefa Stalina. Także widać wyraźnie, że coś się psuje, ale nie wszystko się psuje. Jest wystawa w Grand Palais współczesnego malarstwa francuskiego. Są tam również Polacy, pan Jarosław Kruk z brązowym medalem. Oczywiście obejrzeliśmy i co jest charakterystyczne, muszę zasmucić naszych chałturników, że poziom rzemiosła artystycznego w wydaniu artystów paryskich jest znacznie wyższy niż w przypadku artystów warszawskich. Takiego badziewia, jakiego się wystawia w Warszawie, tam nie widziałem, nawet wśród takich najgorszych, że tak powiem, tych. Druga rzecz to powrót realizmu w sztuce. Coraz więcej jest produkcji realistycznych, żeby nie powiedzieć nawet naturalistycznych. Coś się zmienia na lepsze, ale to są dopiero takie jaskółki, które nie czynią wiosny. No i bolesny powrót do rzeczywistości. Jak tylko przyleciałem z słodkiej Francji, od razu się okazało, że jest konferencja prasowa w sprawie oczywiście trotylu. No i tutaj ujawniła się różnica zdań między prokuratorami, między wysokimi urzędnikami prokuratury, bo ponad 250 próbek Rosjanie Polsce przysłali. Prokurator Seremet się wreszcie doczekał, a myślałem, że się nie doczeka, że będzie oczekiwał, tak jak pan minister Sikorski nadal oczekuje
wydania wraku i mimo, że wyraził swoje wysokie niezadowolenie ministrowi Ławrowowi, to zdaje mi się, że nie doczekał się nawet odpowiedzi. Minister Ławrow nie zaszczycił go nawet odpowiedzią. Widać wyraźnie, że i minister Ławrow się przekonał, iż pan minister Sikorski już dawno przekroczył granicę utraty poczucia rzeczywistości. W związku z tym nie raczy nawet mu odpowiadać na jego wysokie niezadowolenia. Ale mniejsza już o pana ministra Sikorskiego, chociaż też ciekawa rzecz. W ambasadzie polskiej w Waszyngtonie odbyła się właśnie promocja książki kucharskiej pani Anny Applebaum, która jest prywatną zupełnie produkcją komercyjną. Dlaczego za pieniądze Ministerstwa Spraw Zagranicznych i w ambasadzie polskiej tego nikt nie wie. No ale mniejsza z tym, miejmy nadzieję, że pani Anna Applebaum naprawdę dobrze gotuje i tam te przepisy nie są trujące. Wracając do naszych baranów, to znaczy do konferencji prasowej w sprawie Trotylu, jedni prokuratorzy mówią, że ślady Trotylu zostały znalezione, aczkolwiek bagatelizują ich znaczenie, twierdząc, że ślady Trotylu są również widoczne w paście do butów, a nawet w jakichś wędlinach. Strach pomyśleć, czym nas rząd karmi, za pośrednictwem oczywiście rzeźników. No widać, bez tego, bez trotylu już niczego w Polsce kupić nie można. Nic dziwnego, że taka wybuchowa atmosfera panuje wszędzie. No ten prokurator, który ślady trotylu jednak zaakceptował, twierdził, że ta aparatura, której używano do badania, to jest szajs, który właśnie wszędzie się trotylu dopatruje, ale producent tej aparatury obecny na konferencji, pan Bokszczanin, stanowczo temu zaprzeczył. Powiedział, że prawdopodobieństwo, że aparatura wykryje ślady trotylu tam, gdzie go nie ma, jest bliskie zeru. Wynika z tego rzeczywiście, bo byłoby to bardzo dziwne, gdyby było inaczej. Albo ta aparatura to szajs, no to w takim razie po co jest używana przez agendy rządowe, albo to nie jest szajs, no to w takim razie ślady trotylu są. W odróżnieniu od pana prokuratora Artymiaka, inni prokuratorzy, a zwłaszcza rzecznik prokuratury wojskowej, stwierdził, że to nie trotyl, tylko jakieś tam znowu słynne materiały wysokoenergetyczne. Wynika z tego, że agentura w prokuraturze nie jest jednolita. Ja sobie to tak tłumaczę, na wypadek, gdyby niezawisły sąd tutaj miał jakieś jeszcze wątpliwości, więc tłumaczę to sobie tak, że agentura w prokuraturze musi być niejednolita. Jedni agenci nadal wysługują się GRU sowieckiemu czy rosyjskiemu, podczas gdy inni agenci wysługują się jakimś innym rozwiedkom, no i stąd te różnice zdań. Myślę, że nieprędko to uzgodnią między sobą, zwłaszcza kiedy te państwa, których te poszczególne agentury ulokowane w prokuraturze wojskowej się wysługują, będą miały względem naszego nieszczęśliwego kraju sprzeczne interesy. Tymczasem w Polsce mamy do czynienia z epidemią wodogłowia sodowego. Otóż pan Lech Wałęsa, były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju, będzie egzekwował od Krzysztofa Wyszkowskiego 25 tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów przeproszenia. Otóż znany z niezawisłości Sąd Gdański nakazał Krzysztofowi Wyszkowskiemu przeproszenie Lecha Wałęsy za puszczenie informacji, iż ten współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Ponieważ Lech Wałęsa niekiedy takim informacjom zdecydowanie zaprzecza, niekiedy im nie zaprzecza, niekiedy nawet pośrednio je potwierdza. Na przykład ja sam pamiętam, jak Lech Wałęsa przechwalał się, jeszcze będąc prezydentem, że kupił sobie same oryginały, ale po kilku dniach zapomniał, co powiedział przed kilkoma dniami i twierdził, że oryginałów żadnych nie było, nie ma i nie będzie, ponieważ on nigdy nie współpracował z żadną służbą bezpieczeństwa. No ale akurat, ponieważ niekiedy zdecydowanie temu zaprzecza, to znany z niezawisłości Sąd Gdański orzekł tak jak orzekł.
Krzysztof Łyszkowski się do przeprosin nie kwapił, w związku z tym Lech Wałęsa przeprosił sam siebie i to go kosztowało 25 tysięcy złotych, które zamierza wyegzekwować od Krzysztofa Łyszkowskiego przy pomocy komornika sądowego. Zwraca uwagę w tej awanturze jedna rzecz. Otóż w 23 roku od sławnej transformacji ustrojowej Lech Wałęsa w związku z współpracą ze Służbą Bezpieczeństwa nadal bierze pieniądze. No to pokazuje, że ciągłość, bo wtedy, jak mówi Krzysztof Łyszkowski, brał za to, że współpracował, no a teraz bierze za to, że nie współpracował.